Dlaczego właśnie Dzimek? Oprócz tego, że jest sztosik i przekot. Dlatego, że ja z tytułu swojego osłuchania w muzyce i tego, co uwielbiam w muzyce, uważam Dzimka za jednego z najbardziej wszechstronnych, wykształconych i, uwaga, ze świetnym gustem kompozytorów młodego pokolenia. Widzisz? Po prostu przekot. Jak to dobrze, że masz dwa terminy, możesz właśnie chodzić i udzielać wywiadów, korzystając z tych dwóch terminów. Nie, ale jeszcze mogę powiedzieć, że zajebiste pytanie zadałeś, naprawdę. No, po prostu. Jezu, Krzycho, jak ty się... I ulubione, zróbcie hałas. No, zróbcie hałas, tak. Zróbcie. Co to znaczy? No, Krzysztof, zróbcie hałas. Krzysztofie. Poczekaj. Widzisz, Lechu? Tak się robi karierę. Przekot, zajebiste pytania, sztosik, zróbcie hałas. Nie no, to chodzi o to, ty że... Ty mógłbyś napisać płytę hip-hopową. Nie, słuchaj, jak ja się zorientowałem, że nic nie rozumiem, to zacząłem pytać osoby, która może mi to wytłumaczyć, bo jestem ciekawy świata. Bardzo patrzę, jak się młode pokolenie rozwija po prostu. Biorę z niego co najlepsze. A jakich zwrotów cię jeszcze Matylda nauczyła, pamiętasz? Niezła miejscówka tu jest. Dobre, to ja rozumiem. No widzisz, no. Mimo, że metrykalnie już nie jestem. Resztę mam na kartce, ale nie mogę wstać, więc po prostu wiesz, no. Możesz wstać, czy... Nie, nie mogę, bo boli mnie wszystko.